tutaj najpiękniejszą Łodziankę. Porwałem ją, a ona porwała mnie i teraz muszę mieszkać w Łodzi. A z tego wymuszenia wynikło tak, że ja zakochałem się w Łodzi. Nie tylko, że mam Łodziankę, ale teraz mam przyjaciele, które mają pochodzenie żydowskie, niemieckie, tam niektórzy armiańskie, gruzińskie. I to tak jakoś nawet cementowało tutaj, mamy taką przyjaźń. Mam kolegów, którzy przychodzą na nasze koncerty. Nawet powstałem utwory o Łodzi. Bardzo podoba mnie tutaj ten klimat tego miasta. Mamy plany, powiedzmy takie, żeby nagrać drugą płytę. Zbieramy materiał, szykujemy po prostu. Zaczyna się kuchnia, gotujemy to wszystko. Na razie to gotuje się, czekamy, kiedy to wszystko wyjdzie już w formie, kiedy będzie można nagrać. Powiedz mi, jaki jest stosunek Łodzian do ciebie jako obcokrajowca? Ogólnie jest bardzo dobry. Oczywiście są jakieś tam jednostki, jak wszędzie, ale to jest normalna kolej rzeczy. Ja na to nie zwracam uwagi. Rozumiem, że już na stałe będziesz związany z Łodzią i na razie się nigdzie stąd nie wybierasz. Ja nie wybieram się. Ja pojeździłem, byłem i w Ameryce, i w Niemczech pracowałem. Nawet na statkach pływałem. Ale wszystko to fajnie, ale najlepiej tutaj. Разгулялся нынче ветер.